Jacek Jakubiuk, witam Cię w Mennicy Skarbowej. Dziś pokażę Ci metodę Archimedesa. Metodę, którą możemy sprawdzać, czy mamy do czynienia ze złotem, czy nie. Najpierw pokażę Ci, jak takie badanie wykonywać w prosty sposób, a druga rzecz, wyjaśnię Ci, jakie błędy możesz popełnić, kiedy go nie stosować, do jakich materiałów to stosować i cała reszta rzeczy, którą powinieneś wiedzieć, robiąc to badanie. Pierwsza rzecz. Potrzebujesz wagi, szklanki z wodą, oczywiście produktu, który badasz, kalkulatora, szczypczyków bądź nitki. Jak wykonać takie badanie? Kładziemy przedmiot na wadze. To jest moneta uncjowa 31,1, pokazuje nam waga. Zapisujemy tą wartość na kalkulatorze. Następnie stawiamy szklankę z wodą. Tarujemy wagę. Przyczepiamy nitkę bądź bierzemy to na szczypczyki, to co chcemy zbadać. Zanurzamy w wodzie. I wynik, który nam wyszedł, wciskamy podzielić, 1,6. To jest wynik, który osiągnęliśmy teraz. Wyszło nam 19,4. I teraz jak to rozumieć? Po pierwsze, możemy tym badać tylko i wyłącznie rzeczy, które są jednolite, nie mają, nie jest to jakaś biżuteria dmuchana z jakimiś dziurami, z innym metalem w środku, z kamieniami, po prostu materiał musi być jednolity. Druga rzecz, jeżeli chodzi o to badanie, jeżeli to badamy, zawsze jakąś tolerancję błędu musimy sobie założyć. Jeżeli zanurzymy to na szczypczykach, to musimy przyjąć, że kawałek szczypczyków też zbadaliśmy. Jeżeli zanurzymy to na nitce, że też nitka jakby tam oddziaływuje, więc musimy sobie założyć jakąś delikatną tolerancję błędu. 19,300, a wychodzi nam 19,400 z groszami. To jest wynik bardzo ok, tym bardziej, że robimy to taką metodą bardzo chałupniczą. Waga nie jest na stabilnym podłożu, a powinna być według jakby zasad, które panują przy ustawieniu wag, powinna być dobrze wypoziomowana, powinna mieć stabilne podłoże, powinna być osłonięta przed klimatyzacją, przed ewentualnym przeciągiem, przed ewentualnymi ruchami powietrza, które też wpływają na badania. My czytaliśmy tylko pierwsze miejsce po przecinku, jeżeli byśmy chcieli to zrobić dokładnie, powinniśmy dać tych miejsc jak najwięcej. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, też są specjalne tabele, które mówią o odchyleniach w zależności od temperatury wody. Jeżeli chcemy mieć 100% pewność, musimy wykonać dodatkowo jeszcze inne badania. Po pierwsze, musimy zrobić ocenę wzrokową, czy dany materiał wygląda tak, jak wygląda. Do tego trochę trzeba mieć doświadczenie. Druga rzecz, jeżeli sprawdzimy gęstość, to musimy to zestawić z czymś, co z jeszcze jednym badaniem, które sprawdzi nam, co jest w środku, czyli użyć wagi magnetycznej, prądów wirowych, zjeżdżalni magnetycznej, czy cokolwiek innego, badania dźwiękowego, cokolwiek innego, co potwierdzi nam, że nie ma wkładek wolframowych. Wolfram ma bardzo podobną gęstość do złota i bardzo często jest stosowany w podrabianiu takich produktów. Mam nadzieję, że ten filmik uchroni niektórych z Was przed kupieniem fałszywego złota, przed kupieniem jakichś dziwnych rzeczy, i że Wam to pomoże. Jeżeli Wam się podobał, dajcie komentarz, jaki filmik byście jeszcze chcieli zobaczyć i dziękuję Wam bardzo za dziś. Do zobaczenia. Cześć.